Szkółka Barcelony kojarzy nam się z wielkimi talentami, z Leo Messim na czele. Obecnie w Katalonii mamy jednak polskie talenty. Michał Żuk wyróżnia się w barcelońskiej La Masii, a jego brat Miłosz gra w Gironie. Syn zaczął grać w klubie Blanes. 2 lata grał. Potem go przeniosłem do szkółki Agua Hotel. No i tam go wypatrzyli skauci Barcelony, ale myślę, że oni go już w Blanes wypatrzyli. No i po 2 latach zaprosili go na próby, na 2 próby, no i dostał się. Inteligencja gry, sposób gry, sposób poruszania się na boisku, to już w małym wieku u dzieci tutaj, na pewno i w Polsce, na świecie się widzi zaawansowanie, że są ponad swoim rocznikiem. Kończą szkołę 16:30. No i Michał o 5:00 siada w taksi, w bus i jedzie na trening, zaczyna trening o 7:00, wraca 22:30 przeważnie. Bracia Żuk mają swoje piłkarskie wzorce. Niektóre mogą zaskakiwać. Messi, Dybala i Thiago Alcantara. Ja, Sergio Ramos, Van Dijk, Michał Pazdan i Sergio Busquets. El Clásico to w Katalonii rywalizacja na każdym szczeblu wiekowym. Michał Żuk już tego doświadczył. Realowi Madryt strzelał nawet gole. El Clásico, to tutaj jak grają chłopcy w wieku Michała albo Moci, to już jest to El Clásico. Obaj chłopcy to spore talenty. I choć ich ojciec uspokaja, to ani Michałowi, ani Miłoszowi nie brakuje pewności siebie. Ja w Barcelonie jestem super. I ja w Girona też super. W rozmowie z Eleven Sports chłopcy koniecznie chcieli przekazać swoje pozdrowienia widzom, a także swoim rówieśnikom, szczególnie tym lubiącym futbol. I chłopaki, co lubią grać w piłkę. I dziewczyny też. Michał Żuk musi w każdym sezonie pracować na swoje miejsce w La Masii. Wielka Akademia chce mieć w swoich szeregach najlepszych, którzy będą robić takie rzeczy, jakie na początku obecnego sezonu pokazuje nam choćby Ansu Fati.